Sierpień 25. Zdrada. Widzimy dziś Pana Jezusa, który został zdradzony przez Judasza. Judasz to nie był ktoś obcy. To był jeden z Jego najbliższych uczniów. Ten, który zawsze z Nim chodził. Miewał czasem odmienne zdanie. Czasem widzimy Go jako egoistę, myślącego tylko o sobie, ale jednak był przyjacielem Jezusa. Spędził z Nim bardzo dużo czasu. Widział wszystkie cuda, a mimo to zdradził Go. Różne są koncepcje teologów, czy był na tyle świadomy, czy może miał co innego na myśli. To dzisiaj zostawmy. Pomyślmy o tym, jak często my zdradzamy. Jakie to uczucie być zdradzonym przez przyjaciela? I to jeszcze bardzo serdecznym gestem, pocałunkiem. Popatrz na świętą Ritę. Ona godziła zwaśnione ze sobą rody, zwaśnione rodziny. Nie mogłoby się to dokonać, gdyby nie była osobą dyskretną. Pomyśl o tym, czy ty czasem nie jesteś nielojalny wobec przyjaciela, zdradzając jego sekrety, powtarzając je komuś innemu, albo czasem czyniąc chociaż małe gesty, które wiesz, że nie spodobałyby się przyjacielowi. Pomyśl o tym, czy nie zdradzasz kogoś w ten sposób. A przede wszystkim, czy nie zdradzasz tak Jezusa?